大家好，今朝礼拜五，我叫卢尼卡，是波兰裔动画岛的留学生。阿拉开始吧。啊，结棍，结棍！这是 Weronika， witam was w kolejnym filmie。Jeżeli uczycie się chińskiego i nie zrozumieliście tego, co przed chwilą powiedziałam, mimo że to były bardzo proste zdania, to nie martwcie się, to nie było po chińsku. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o dialektach języka chińskiego, o tym, jak one działają, o tym, czy użytkownik jednego dialektu zrozumie użytkownika innego i powiem wam, w którym dialekcie ja potrafię cokolwiek powiedzieć, o ile potrafię. Po pierwsze, jeżeli uczycie się chińskiego, uczyliście się albo kiedykolwiek mieliście chociaż trochę styczności i kogoś o tym informowaliście, to być może usłyszeliście takie pytanie od, nie wiem, bliskich, znajomych, rodziny. Jakiego dialektu się uczycie? Jeżeli się uczycie chińskiego, to wiecie, jak bardzo to jest bezsensowne pytanie i jak bardzo ono jest, nie wiem, no osoba, która... Widać, że osoba, która je zadaje, nie ma kompletnie pojęcia o tym, jak język chiński funkcjonuje i to, że no jakby nauka jakiegokolwiek dialektu bez znajomości tej mowy ogólnej jest... Ono o kant dupy można potłuc. Ja sama dostałam parę takich pytań. Jakiego dialektu się uczysz? No jakiego? No mandaryńskiego, to nawet nie jest dialekt, to jest mowa ogólna. No, rozumiecie, o co mi chodzi. W Chinach w połowie ubiegłego wieku mniej więcej powstało coś takiego jak mowa ogólna. Common speech, czyli putonghua. Putonghua to jest język, w którym po pierwsze mówi się w telewizji, po drugie są wydawane gazety, po trzecie tylko w takim języku już teraz uczy się w szkołach. Rząd bardzo walczy z tym, żeby jakby ogólnym językiem w całych Chinach był tylko ten putonghua, czyli mowa ogólna dla wszystkich, taka sama. Jeżeli chodzi o dialekty, nie ma zajęć z żadnych dialektów w szkołach. Ludzie rozumieją swoje dialekty tylko dlatego, że no w domu tak mówią, powiedzmy w Szanghaju, w domu mówi się po szanghajsku, ale dzieci w szkole i tak uczą się po mandaryńsku, czyli w tej mowie ogólnej stworzonej sztucznie dla całego kraju, żeby jakby ujednolicić tę mowę. No problem jest taki, że rząd walczy bardzo z tymi dialektami, żeby ich jak najmniej pojawiało się w przestrzeni publicznej. W Szanghaju na przykład w metrze zapowiadane stacje zapowiadane są już tylko po mandaryńsku. W przestrzeni publicznej bardzo rzadko widać szanghajski. Tylko w autobusach jest zarówno Xiaijian, jak i Wuize, czyli następny przystanek. Czyli jest i po mandaryńsku powiedziany, i po szanghajsku. I dzięki temu na przykład wiem, że te to jest Waitan. To jest Waitan, czyli ban po szanghajsku. No a kolejną kwestią, jeżeli chodzi o walkę z dialektami, przez rząd jest to, że teoretycznie wszystkie te dialekty noszą jakby cechy osobnych języków. I można byłoby im nadać, można byłoby powiedzieć, że to są osobne języki i wtedy mówilibyśmy o grupie języków chińskich, ale właśnie z powodów politycznych, z takiego powodu, że rząd bardzo z tymi dialektami walczy, odmawia im się nazwy, odmawia im się tego, żeby nazywać je pełnoprawnymi językami, jak na przykład język szanghajski, język kantoński, tak jak język mandaryński. Dlatego oficjalnie nazywa się to dialektem, mimo że one noszą znamiona no, osobnych języków. Jeżeli chodzi o podział dialektów chińskich, to mamy dialekty północne, na przykład dialekt pekiński, dialekt Heilongjiang, czyli tam gdzie jest Harbin, dialekt nankiński również się zalicza do dialektów północnych. I dialekty północne wyróżniają się tym, że one są do siebie jako tako podobne. Osoba mówiąca w jednym dialekcie, na przykład nie wiem, w pekińskim, będzie mniej więcej rozumiała, co mówi osoba w dialekcie harbińskim, czyli tym Heilongjiang. Mniej więcej, wiadomo, że nie dokładnie, ale będzie wiadomo, o co chodzi. Zupełnie inaczej jest z dialektami południowymi. Dialekty południowe, do których na przykład zalicza się Shanghaihua, czyli mowa szanghajska, są od siebie zupełnie różne i jeżeli weźmiemy na przykład Shanghaihua oraz Yueyu, czyli ten język kantoński, osoby mówiące w tych dialektach, no osoba mówiąca w szanghajskim nie będzie w stanie zrozumieć osoby mówiącej w kantońskim, ba, osoba mówiąca w mandaryńskim nie będzie w stanie zrozumieć ani osoby mówiącej w szanghajskim, ani osoby mówiącej w kantońskim. No nie ma szans, to są jakby tak różne języki, że nie przejdzie. Jeżeli słyszeliście na przykład o języku Hokkien, język Hokkien jest też dość popularny, są piosenki, są filmy kręcone w języku Hokkien, on jest bardzo popularny na Tajwanie i to jest Fujianhua, czyli to jest język z prowincji Fujian na południu od Szanghaju. Xiamen jest z prowincji Fujian, Fuzhou. Właśnie to jest język Hokkien, wywodzi się stamtąd. Jako, że masa ludzi z prowincji Fujian przeprowadziła się na Tajwan, znaczy oni podczas tej wojny domowej uciekli na Tajwan, no to język Hokkien również przeniósł się na Tajwan, również język Hakka jest popularny na Tajwanie i one również są niezrozumiałe dla osób mówiących po mandaryńsku. No inna sprawa to jest to, że na Tajwanie rząd nie chce wykluczyć tych języków z przestrzeni publicznej, są na przykład lekcje dodatkowe w językach Hokkien czy Hakka, więc Tajwan akurat w tym aspekcie wypada zdecydowanie lepiej w porównaniu do mainlandu, no bo
nie chcę pozbyć się, nie chcę, żeby te języki wymarły, co się robi niestety w tym momencie w mainlandzie, znaczy tutaj na kontynencie. Jeszcze tak na szybko, językiem szanghajskim posługuje się około 80 milionów ludzi, językiem kantońskim też, dalej mamy języki Hokkien 50 milionów, Hakka 40 milionów i tak dalej, i tak dalej. Potem kończymy na dialektach, w których mówi na przykład tylko, nie wiem, milion ludzi albo i mniej. Ile jest w takim razie tych dialektów? No cholera wie. Bardzo, bardzo dużo, bo tutaj w samym Szanghaju mamy nie tylko Shanghaihua, jest też coś takiego jak Sundzianghua, czyli mowa sundziańska, język sundziański. Sundziang to jest po prostu taka prowincja na zachodzie Szanghaju, ona jest kilkanaście kilometrów od centrum miasta i tam jest osobny dialekt jeszcze, Sundzianghua. Mój nauczyciel od szanghajskiego mówił, że osoba mówiąca w Sundzianghua i osoba mówiąca w Szanghajhua dzielą jakby około 70% słów, czyli osoba mówiąca w Szanghajhua będzie w stanie zrozumieć tylko 70% osoby mówiącej w Sundzianghua, mimo że to jest wszystko się dzieje w obrębie jednego miasta. I jeszcze co do podziału, to tak, języki północne charakteryzują się tym, że większość z nich ma 4 tony, tak samo jak w języku mandaryńskim, czyli a. Po prostu 4 tony, takie same, praktycznie takie same jak w języku mandaryńskim. Na południu to tak nie działa. Na południu na przykład język szanghajski ma 2 tony, góra, dół. Język kantoński ma 6 tonów, kiedyś się ich uczyłam i one na przykład jest ton ciągły, ciągły niższy, ciągły jeszcze niższy. Tak to wygląda, że po prostu bardzo trudno się tego nauczyć. Znaczy no na początku one się bardzo zlewają, nawet dla osoby mówiącej po mandaryńsku, jak dla mnie. Często się też słyszy, że dialekty inaczej się wymawia, ale tak samo czyta, można zapisać i będzie wszystko jasne. To też nie jest do końca prawda. Jeżeli posługujemy się takim oficjalnym pismem, to tak będzie to działać, ale jeżeli będziemy zapisywać dokładnie to, co wychodzi z moich ust, jakby jeżeli mówię na przykład po szanghajsku, no to osoba mówiąca po mandaryńsku nie będzie tego w stanie zrozumieć. I kilka przykładów. W szanghajskim używamy znaków, których nie używa się w mandaryńskim, albo używało się ich bardzo, bardzo dawno temu i teraz już ich się nie używa, bo one po prostu w szanghajskim nie wyginęły, nie zostały zastąpione przez inne, a w mandaryńskim zostały. I dlatego używa się tu niektórych znaków, których nie ma w użyciu w mandaryńskim. To samo w kantońskim. Najprostszy przykład, znak mou. Tak wygląda. I to jest, znaczy tyle co meijou w mandaryńskim, czyli nie ma, nie mieć. W kantońskim występuje też zaprzeczenie czyli na przykład zamiast pu mówi się na przykład pu haisi, czyli przepraszam, to po kantońsku hoisi, czyli pu zostało zamienione przez Ja po kantońsku mówię bardzo, bardzo słabo. Nauczyłam się tylko takich podstawowych kilku zwrotów, kiedy jechałam do Hongkongu, żeby tam coś tam ogarnąć. Potrafię zapytać, gdzie jest toaleta, przeprosić i zapytać tam parę rzeczy, więc o wiele lepiej mówię po szanghajsku, bo chodzę w tym roku na zajęcia z szanghajskiego, uczymy się mówić szanghajhua, czyli po szanghajsku. Potrafię coś tam już powiedzieć, trochę się komunikować po szanghajsku i naprawdę widzę, jak bardzo ten język jest różny od języka mandaryńskiego, tego standardowego chińskiego. Zaraz wam przedstawię kilka takich najbardziej oczywistych, najbardziej takich różnic, które widać na pierwszy rzut oka, jeżeli uczycie się szanghajskiego. Pierwsza rzecz to osoby. Osoby, czyli ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni. Tak, no to mamy tak. Liczba pojedyncza w mandaryńskim. Wo, ni, ta. Czyli ja, ty, on, ona, ono. W języku szanghajskim mamy u, nun, i. Raz, że to brzmi inaczej, a dwa, że znaki są na to inne. Liczba mnoga. Women, nimen, tamen. Język szanghajski. Ala, na, ila. Znaki kompletnie inne. No i w ogóle inaczej się czyta. Jeszcze jakieś proste zdanie, żeby nie było. Nung jin zo wubi ti you zeng wang wa. Wiecie co to znaczy? Tutaj jest zapisane. Dla osób, które znają mandaryński. Ni jin tian xiao wu you shi jian ma. I tak. Nie, oczywiście, tak jak mówiłam, nie używa się w szanghajskim ni, tylko jest nung. Nie używamy jin tian, tylko jin zo. Nie używamy xiao wu, tylko wubi ti. W szanghajskim w wielu wyrazach zanikają wygłosy, więc nie mamy tien, tylko mamy ti. W grupie mam jedną dziewczynę, która nazywa się tien tien. I na szanghajskim nauczyciel mówi na nią ti ti, no bo zanika ten jen, czyli jest ti ti. W szanghajskim nie używamy też shi dzien na czas, jest za to zengguang, zengguang. I ostatnia partykuła ma, czyli partykuła pytająca, w szanghajskim zmienia się na partykułę wa. W szanghajskim mówimy wa. Czyli na przykład takie proste pozdrowienie ni hao ma, czyli jak się masz? Po szanghajsku nu ho wa. Ni zamienia się na nu, hao po szanghajsku czytamy ho.
i ma zamieniamy na 2. I tyle. Tak więc, tak jak mówiłam, jeżeli zapiszemy, albo na przykład jeżeli będziemy mówić na WeChacie po szanghajsku, bo jest funkcja dyktowania po szanghajsku na WeChacie, jeżeli będziemy dyktować na WeChacie, WeChat to jakby sam zapisze, no to osoba, która mówi tylko po mandaryńsku, to ona by dostała taką wiadomość, nie zrozumie tego, jeżeli to będzie napisane. Na przykład takie bardzo popularne zdanie, które czasami piszę ja na WeChacie, albo moi znajomi z grupy z szanghajskiego, to losy łudzin do cinga. Czyli losy łudzin tien cinga. Nauczycielu, dzisiaj chciałbym wolne. Nie przyjdę dzisiaj na zajęcia. Na koniec jeszcze powiem, że mi nauka języka szanghajskiego sprawia frajdę. To jest taka dodatkowa nauka kompletnej pierdoły, która mi się prawdopodobnie nigdy w życiu za bardzo nie przyda, ale nie wiem, no ja z tego czerpię przyjemność i powiedziałabym, że nauka szanghajskiego, kantońskiego, hokkien, haka, czegokolwiek nie ma większego sensu, jeżeli nie mówicie po mandaryńsku. Dlatego właśnie pytanie, jakiego dialektu się uczysz, jest bez sensu, no bo jeżeli chcecie uczyć się dialektu, to najpierw należałoby opanować mandaryński, a potem zabrać się na przykład za kantoński, za właśnie szanghajski, czy jakiś tam inny dialekt, właśnie z tego powodu, że no nie ma po co się tego uczyć. To jest dodatek do waszego mandaryńskiego, to, że potraficie powiedzieć i nie, zamiast i die. W Polsce zresztą wszystkie szkoły językowe, wszystkie uniwersytety, wszelkie studia, wszyscy wykładają mandaryński. Z tego co wiem, to gdzieś w Warszawie na jakimś tam uniwersytecie był lektorat z kantońskiego, ale to był już dla studentów, którzy już mówili i komunikowali się bez problemu po mandaryńsku i to był lektorat dodatkowy dla chętnych z kantońskiego. Dla tych, którzy chcieli jakby z własnej woli trochę się podszkolić, trochę poznać jakieś podstawy innego języka, dialektu. Dobra, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie, żebym jeszcze gdzieś tam kiedyś pogadała trochę po szanghajsku, to spoko, nie ma sprawy. Szanghajski jest super. Dzięki, że oglądaliście tego vloga. To by było tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Po szanghajsku nie mówimy też lihai, czyli awesome, coś takiego super. Po szanghajsku mówimy ciekuen, ciekuen.